mamy tak piękne miejsce, tak blisko Rzeszowa, a nie potrafimy tego zagospodarować. Kto przyjedzie tutaj, jak tu, nikt tego nie remontuje, nikt tego nie utwardza. W pierwszej fazie proponowałbym wyrównać te okropne kolejiny, podbudować jakimś kamieniem, żeby była już możliwość użytkowania, a w następnej kolejności wykonać projekt i wybudować tą drogę. Ona jest naprawdę, naprawdę bardzo potrzebna. Po naszym wygraniu wyborów zrobimy z tego miejsca miejsce przyjazne dla sportu, rekreacji, przede wszystkim dla rodzin, po całej tygodniowej pracy, żeby mogli przyjechać, mogli odpocząć, zrelaksować się.